Człowiek o imieniu Kornel podługa typa na TikToku skacze już na skakance który dzień. Dzisiaj jest 48 dzień bez przerwy. Chcemy zrobić właśnie Kornelowi niespodziankę. Tam jest, na lewo. No co, ty nie. Nie, jedziemy, co? Po pierwsze, pogoda jest sytuacja tej natury, że natura zamierza padać przez 2 tygodnie w Giżycku i jutro jest jeden dzień, w którym jest słońce, takie wiecie, przez chmurę 18 stopni, no ale jest słońce, więc jutro musimy panowie pojechać do Giżycka. Już wiecie dlaczego, ale widzowie może nie wiedzą, bo człowiek o imieniu Kornel podługa typa na TikToku skacze już na skakance który dzień. Już patrzę. Dzisiaj jest 48 dzień bez przerwy. I pamiętam, widziałem chyba jego pierwszy albo drugi dzień, pokazała mi Kaja z Błażejem go, że dawaj, zobacz, pojedź już drugiego dnia, nie? A ja mówię, spokojnie, bo już widziałem gościa na TikToku, który wyciskał i tam 4. dnia odpadł, więc mówię, tak nie wierzyłem, że to pociągnie dłużej, nie? A tutaj rzeczywiście chłopak już skacze 48 dzień i tam nas oznaczacie na TikToku, nie oznaczacie, że owca, zobacz tam, że on skacze. I ja nie odpisuję. No i oczywiście ja widzę te wszystkie komentarze, nie odpisuję, nie bez powodu, no bo chcemy zrobić właśnie Kornelowi niespodziankę. I tutaj Zakrzyw od nas już się skomunikował z dziewczyną. Kornela, jest to Laura. Może pokażemy, może nie. I ja teraz do niej napiszę, żeby ustalić, o której Kornel jutro będzie skakał. Czy może to nam powiedzieć. Tylko żeby nie zespoilować Kornelowi, więc nie, będzie musiała się postarać. To wiesz, to nie sprzeda, co nie? Jak będzie serio chciała mu sprawić taką niespodzianeczkę. A co jak napiszę do niej i Kornel weźmie jej telefon? Akurat, no. No to też jest, też to wtedy ona musi zerwać. Wiesz, że... Nie, to... Nie patrz na to, wiesz. No właśnie, ale... Taka sytuacja będzie wtedy. Jak ma taką sytuację, to raczej powinna pilnować tego telefonu, co nie? Pewnie pilnuje, co? No, powinna pilnować, no jak jest taka dobra, sytuacja. Dobra, ten... Zresztą... On pewnie teraz... Ty też, jak piszesz to... godzina skakania teraz. To może tak. No, nie będzie. Zobaczymy. Tak myślę. Czy wiesz, może... A on z nią przy telefonie siedzi. Owca się ma, wiesz, jak to jest. Akurat, no. Dobra, mamy coś takiego, taka wiadomość leci. Jak coś. Mniej więcej w której godzinach Kornel będzie skakał. I potrzebujemy tej informacji, ponieważ nie wiemy, czy wstać na 9 czy na 10. Dzisiaj jeszcze jest live z High League, więc fajnie by było trochę później. Napisała do mnie, że w sensie, że dzisiaj czy kiedy dokładnie. Nie napisałem pytania, że czy jutro, teraz napisałem jutro dopiero. Napisała Laura, że szkoda, że nie dzisiaj, bo mamy iść zaraz. Najwcześniej byśmy byli na 17.30. 18.00. Najwcześniej. To jest taka trasa, że tam nie pociągniesz za bardzo. Nie masz czego. Nie masz czego, no. Tam większość, pamiętam, 70 jest. Taka szczera, nie taka jak na Śląsk 70, że wszyscy dupią 1-4, nie? Ja wiem, że to robicie. Ale tam to nie, tam serio. Są kontrole, pojebana coś, taka. Byśmy nie dali rady. Około 13 jutro, ajajajajajajajaj. Ajajajajajajajaj, Laura. Pytaj Laura, czy da się wszystko przepaść z godziny do przodu. Git, to mu nic nie mów. Jak trzeci raz. Jak powiesz, kurwa, to nie przyjedziemy. Przełęcz do Giżycka, kurwa, ta trasa. Zajmiemy sobie przełęcz na fotkę z czołgiem. Jutro jeszcze tutaj, bo teraz mamy wideo spotkanie, padła taka optymalizacja, że nagrywamy w drodze do Giżycka wielki test kaw na stacjach benzynowych, czyli będziemy się zatrzymywali na każdej stacji i testowali prawdopodobnie latte. Nie wiem, co myślicie, dajcie znać. Espresso, americano. No to jak do panagrania ci mówią, nie? No wiem, ale widzisz, z... nie? Okay. Zabiegi. Brawo panowie, brawo.
Ogarnęli to jest druga strona, trochę podkręć drugą, dobra. Brawo panowie, ogarnęli. Jutro Giżycko. Ej, kolego, prawa strona. Zasłuj tego dzika. Ej, kurwa. Dobrze, teraz jest okej. Teraz to tak nie ma, będę miał zgodę. I bo ludzie mogą nie wiedzieć, jak ktoś jest beka, byliśmy na trybunach niewolnictwo XXI wieku. Po prostu. Niewolnik, jesteś zmuszany do klaskania w nic. W nic. Nikt nie biegnie, ty musisz klaskać. Później to oglądamy i myślimy, że my klaszczemy jak Kaja biegnie. Nie, my klaszczemy jak nic się nie dzieje. Pozdro. Wydaje mi się, że nie możesz tego mówić. Że podpisałeś na tym papierze, że nie możesz mówić o niczym, co się tam działo. Saker, ja nic nie podpisywałem. A nam ja nic nie podpisywałem. Nic nie podpisywałem, za darmo tam byłem. My coś podpisywaliśmy. My podpisywaliśmy, no to ja powiedziałem. Poza tym ludzie muszą wiedzieć, kurwa. Ludzie muszą o tym wiedzieć, nie? Panie. Co mnie nagrywasz? Kawa mi się skończyła w mieszkaniu. To jest takie... Nienawidzę tego. No ale nagrywamy dzisiaj test kaw przecież. A no właśnie. Czyli to testujemy dzisiaj wosebę z ekspresu. Nie, wosebka jest zajebista. A. Dobra, to co ładujemy? Te są moje ulubione. Bez łożysk. Jest ciężar. Czuć kontrolę. Na nich. Najregularniej się skacze na tych stopach. Także idzie taka czarna i niebieska na pewno. Robur dorzuci pewnie tą na kablu. Ona jest szybsza na łożyskach. Saker lubi też na nich skakać. Okej, kolejna rzecz. Skarpety na skakankę. Teraz będzie chłodniej. Tylko chłodniej. Z hawcikiem. Igła. Igiełka od dzika. Bawełna. Ciach. Jak jesteśmy przy białeczkach, ciach. To może jakieś białeczko? Biała czekolada? Jak najbardziej, szefy. Jaki CNW będzie pasował do tej ekipy? L-eczkę, chyba on tak go oceniam na L-kę. Oczywiście leci już Robert z kratą Energoli. Widziałem, że pije Energole nasze przed skakanką. Dzisiaj jeszcze z rana sobie przeglądałem jego TikToki. Do owsianki też porannej. To jeszcze podstawy, to już tak od siebie też to naturalną wezmę kreatynę. Najbezpieczniej w sumie. Jak będzie skakał, nie wiem czy już na... Nie wiem, chyba na zewnątrz nie będzie skakał, nie? Ale na pewno się przyda, o! Dobry sen, magnezik, detrujeczka. Co myślicie o tej bluzie dla dziewczyny? Bardzo fajna, to jest teraz kolor. Ja bym nosił jako dziewczyna. To jest teraz w modzie kolor. Ja gram Diablo 3. Mówię tak, patrzę na Nintendo eShop. 250 zł. Mówię, kurwa. Modliłem się, mówię, zaszaleję w ten weekend. I kupiłem sobie. Już jest 45 level, bardzo fajnie. Ja już zrozumiałem fenomen Diablo, o co chodzi w Diablo. Ja nie wiem, czy w ogóle z tego LoL się jakoś nie narodził. W sensie mechanika jest bardzo podobna do LoL'a, tylko fajne jest to, że tutaj zbieram rzeczy i cały czas mogę progresować tą postać, że nie ma limitu. Cały czas te staty można rozwijać, tak samo ekwipunek. A w LoL'u, LoL'a nie, tak nigdy się nie wkręcę w niego dlatego, bo tracę wszystko po jednej rozgrywce. Dlatego też Battle Royale tak nie lubię. Właśnie wczoraj z Sakerem mówiliśmy, że w tym Fortnite na przykład no zbierasz te rzeczy, ale zaraz je stracisz. Nie? Ja lubię zbierać je, ulepszać cały czas bez końca. Mój mnich, Monk. I jesteśmy na stacji. Tak, co dalej? No rozmawialiśmy, że jesteśmy w cugu treningowym, jak niektórzy są w Mielnie w cugu alkoholowym, to my jesteśmy w cugu treningowym, wszyscy obolali i tak właśnie nie pamiętamy, kiedy zaczęliśmy trenować i kiedy przerwaliśmy ten trening. Także cug treningowy to był temat, o którym rozmawialiśmy. Również te spodnie, jeszcze ich nie ma na sklepie. Obiecuję wam, że to jest hit. Te spodnie będą hitem, jak będą u nas na sklepie. To są najlepsze spodnie dresowe, jakie kiedykolwiek miałem i też rozmawialiśmy o tym, że już mamy takie rzeczy na sklepie, jakie od zawsze chcieliśmy mieć. Ale to nie było od razu. To był proces.
dwa lata, trzy, tu chujową przysłali, bawełnę trzeba było poprawiać i teraz już jesteśmy w tym miejscu, w którym chcieliśmy być od zawsze. Jesteśmy już. Mm-hmm. 100% pojechaliśmy. Jest. Jest i skacze. Teraz w tą stronę jest odwrócony. Nie, jedziemy, co? Wyłączamy. Co jest? Nie. Cześć. 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 Nie, co jest? Udało się wysłać do końca informację? No, niemożliwe, nie, jak cześć. Była zamieszana w intrygę. Pisaliście z nią? Wszystko wiedziała. Tak. Nic nie mówiłaś? Ile dni? Ile czekałeś? 50 parę. 50 no dzisiaj 50 dzień by był. Ej, a nagrałeś dzisiaj już tego TikToka? Nagrałem, już mieliśmy zaraz iść. Już masz, a wrzuciłeś już? Nie, jeszcze nie wrzucałem. Jeszcze nie wrzuciłeś. A przedłużało cały czas. Ja mówię, że dobra, już nagraliśmy, idziemy. Ona, poczekaj, jeszcze poskaczemy, poskacz. Właśnie pytaj, czy było przeciągane, bo jesteśmy tak... Co się dzieje? To było tak, pierwszy dzień, to był pierwszy albo drugi dzień i ja już wiedziałem o tym. Tak? Ja już wiedziałem, tam Kaja mi z Barzejem pokazywali, ja mówię, spokojnie, niech jeszcze poskacze, niech jeszcze pożyłuje, bo był już kiedyś właśnie filmik, że tam gość chyba klatę robił, ogólnie dużo ludzi. Takie challenge robiło, ale wychodziło tam czwartego dnia, już nie było konta, nie? I tak mówię, poczekaj masz, czy przyżyłuje, nie? Przynajmniej 2 tygodnie. No i ja widziałem te wszystkie oznaczenia, te wasze oznaczenia, my wiedzieliśmy o tym, no ale milczeliśmy, no bo chcieliśmy jeszcze poczekać po prostu i wpaść, zobaczyć, tak właśnie, 50, ile dni jest? 60 czy? Teraz 50 dzisiaj był. 50 dzień. Akurat równy. No. Nie, no kurde, szok, dla mnie to jest szok. Nagramy ja tak... tego TikToka, no nie? Jasne. Do ciebie. Będziemy nagrywać. Ale co, miałeś takie zwątpienie? Czy zwątpienie? Że, w sensie, że okej, już nie chce mi się nagrywać, nie przyjadą. Szczerze nie, szczerze takie coś nie wiem. Takie bardziej, no. Bardziej im więcej na przykład było wyświetleń, nie? No. To myślałem sobie, kurczę, może pewnego dnia napiszę zaraz komentarz jakiś, bo widziałem Kaja. Kaja drugiego dnia chyba napisała coś. No właśnie już mi pokazała drugiego dnia. Ale czekaliśmy właśnie na ten twój komentarz i tak sobie myślałem, może setny dzień, może czeka. A ty na 50, kurczę. A kiedy miałeś kończyć dzisiaj? W sensie iść już? No. Chwila, nie? Bo no, już ja już chciałem... I koniec. Ja już, które? Z 10 minut temu mówiłem, że no kurczę, no zaraz idziemy, no bo już nagrałem, po co my tu jesteśmy? Ale ona mówi, nie, no poczekaj, pokaż mi jak się skacze, naucz mnie. I skakała też. No przeciągała strasznie. To jest szczera, przygraj Błażej. Zobacz. Czaisz, kurwa? Jedziemy trzeci raz. Dawaj jeszcze raz. Dawaj 3 sekundy później dołącz, żebyśmy myśleli, że on sam skacze. No. Jedziemy. Ile po? Jest mi! Mieczka.
za trzecim i za 50. I teraz do mnie jeszcze trzeba. Teraz zapraszamy wszystkich do robienia kolejnych challenge dla owcy. Przy 50 dniu owca będzie dołączał. Lecimy. Że teraz jak na zawodach się wręcza. Nie. Dziękuję. Dla ciebie tutaj. Za pomoc. Ja mam dla was wspólnie, ale tobie przekazuję. Dziękuję. 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 I paczuszka jeszcze. Dzięki. Kurde. Do skakania tam rzeczy. 9 myślisz, żeby zrobić ten duet? Szczerze? Czy z dzisiejszego? Chyba z dzisiejszego. Chyba z dzisiejszego dla tej raczej, klasy, no będzie. Czyli najpierw ty wstawisz? Mhm. Ty dołączysz duecik? No. No i elegancko będzie, no. I poszło. Poszło? Wysyła się, jasne. Teraz nie musisz nauczyć duet robić. Mamy. Poszło w świat. Bicik. Git. A chcemy także Korneliowca, jakaś fotka, przyda nam się ich fotka. Możemy też zrobić na tym tle, no. Przyda nam się, przyda ich fotka. Nie wychodź. To jest morał tej historii. A. Nie wychodź. Ładnie. To teraz scena żegnania się. Jasne. Dzień. Dziękujemy bardzo. Pa, pa. Dzięki bardzo. Powodzonka. Dzięki. Pa, pa, dzięki. Dzięki. Udało się tak fajnie go przytrzymać. Dobra, dobra. Nie powiedział do kamery. Jest problem u dziewczyn. Trzeba doszlifować zwód z obrotem. Zaraz to zrobimy. Ej, dlaczego nie potraficie zwodu z obrotem? Czemu? No, widziałem, że się gubicie. Czemu? Właśnie, czym to jest spowodowane? Właśnie nie, bo u nas dziewczyny nie trenują, a tylko powiedzmy ja tak... No, ajajaj, dobra, potrzebuję... Będziesz ochotnikiem na środeczku? Dawaj. Patrz, jest ten. Hop. Jest. Hop. Pojedynczy i jak idę w prawo, to są 3 kroki. A nie, poczekaj, bo ja teraz... O, zwód, jeszcze raz. Hop. Idę w prawo, mam 3 kroki. Raz, 2, 3. I wychodzę w górę. A jak idę w lewą, z obrotem, mam 2 kroki. Jak jestem praworęczny. Czyli w prawo, 3 kroki. Jeszcze raz. Czekaj. Mamy. Nie, co? Dobra. Jest. Dzięki. I w lewo 3 kroki. Pamiętajcie. Dobra. Wygracie. To wykorzystają.